mamy jeszcze jeden. Ten, dobrze. Został nam jeszcze jeden referat. Bywalcy wiedzą, że mój ulubiony. Dziczyzna, klucz do poprawy wizerunku myśliwych czy ołowiona bomba. Autorstwa pana Krzysztofa Lechowskiego i Diany Piotrowskiej. Dianę już przedstawiałam. Pan Krzysztof jest wieloletnim myśliwym, który także jest strzela, gotuje, a także zawodowo jest związany z dziczyzną i po prostu zarabiają pieniądze. Dziękuję przede wszystkim organizatorom za zaproszenie. Z zawodu jestem prawnikiem, tak w ogóle. Zacząłem gotować w akademiku, bo moi koledzy przypalali wodę na herbatę. Ktoś musiał czynić honory domu, przypadło to mnie. Podobno gotowałem od zawsze na akademicki poziom w miarę dobrze. Tytuł, ja mówię o poziomie akademika. Dziękuję bardzo za szczerość. Żyją do dzisiaj. Mam nadzieję, że nie takie jak moich studentów. Dziczyzna, klucz do poprawy wizerunku myśliwych czy ołowiowa bomba? Tych zagrożeń, które i ataków, które są na nasze środowisko, jest tak wiele, że podkładane są różne bomby, powiedziałbym, że bardziej miny może. To jest wina koleżanki Diany, bo ona zaproponowała taki tytuł. Ale zaopatrzyła mnie w świetne materiały. Przeciwnicy łowiectwa mówią tak. Po co zabijać zwierzęta, skoro są wilki, wilki sobie poradzą, zredukują liczebność zwierzyny, prawda? To zabijanie jest nieetyczne, okrutne i tych argumentów jest ileś tam. Część z tych spraw było przedstawionych. Te środowiska, które atakują w ogóle łowiectwo, mówią tak, trzeba wykorzystać wszystkie argumenty, jakie tylko są do znalezienia. I co znaleziono? Znaleziono ołowianą bombę, bo ukazało się ileś tam artykułów, ileś opracowań, że po pierwsze mordujemy zwierzęta, robimy to niepotrzebnie, robimy to w sposób okrutny, to jeszcze bezsensowny, bo to mięso nie nadaje się do jedzenia, dlatego że jest skażone ołowiem. I teraz tak, dyskusja, ja nie jestem zwolennikiem wojny i machania szabelką, bo tu wybrzmiały takie pomysły, żebyśmy szli na wojnę. Ja uważam jednak, podobnie jak pani dyrektor Mickiewicz, że rozmowa i szukanie konsensusu jest lepszym rozwiązaniem, zwłaszcza, że nasze siły, tej siły naszej armii, jak policzymy, to stwierdzimy tak na szybko, że myśliwy o tym wie, każdy zakład przetwórczy o tym wie, tak, że mięso z rany postrzałowej nie czyści się, nie myje, nie wyciera szmatką, tylko się wycina w dużym promieniu i usuwa. I wtedy się okazuje, że mięso z dziczyzny niczym się nie różni od mięsa wieprzowego, bo zawartość ołowiu w tych częściach, które nie są narażone na działanie kuli, jest identyczna. Poza tym w tej chwili już nie jest to wymóg prawny, ale dobra praktyka, w zakładach przetwarzających dziczyznę stosuje się detektory metalu. Czyli mięso się sprawdza na wypadek gdzieś jakiegoś zabłąkanego się śrutu albo odłamku pocisku. Jaki stąd wniosek, że rozmawiać z przeciwnikami, z tymi, którzy nas atakują, trzeba w sposób rzeczowy i spokojny. Jeżeli się ukazują tego typu informacje, to należy je prostować, należy zatrudniać fachowców. Wchodzenie bezpośrednio w interakcję, w dyskusję i w taką walkę z tymi, którzy nas atakują, nie ma sensu. Należy jasno i spokojnie wypowiadać swoje zdanie, pokazywać twarde dane, publikować je i czekać na to, jak społeczeństwo do tego podejdzie. Ja liczę na to, na rozsądek i na to, że ludzie potrafią czytać i prawidłowo wnioskować. Jeżeli nie, to nic nie poradzimy na to. No to część nie zrozumie, ale to takie ryzyko. Teraz co z tą promocją w takim razie poprzez dziczyznę?
Padło tutaj z ust paru moich przedmówców takie stwierdzenie, że jest źle. Nawet z ust rzecznika Polskiego Związku Łowieckiego. Pan mędrzec miał ucznia i ten uczeń pod jego kierunkiem przeprowadzał różne, jak to się dzisiaj mówi, projekty. Te projekty kończyły się sukcesem, w związku z tym on mówi: mistrzu, daj mi teraz samodzielnie popracować. Więc mistrz go wyprowadził na pustynię i mówi: popatrz. No patrzę, mistrzu, sam piach dookoła. No właśnie, to jest twoje, zaczynaj działać. On mówi: mistrzu, ale tu przecież nic nie ma oprócz piachu. No właśnie, możesz zrobić wszystko. Czyli sytuacja taka, gdzie mamy, wydawało się, pewien kłopot, może jest sytuacją dobrą. Bo nie mamy obciążeń, możemy zbudować dość dobry model. W paru wystąpieniach, nawet w dokumentach, w założeniach konferencji przeczytałem takie zdanie, które troszeczkę mi zmroziło krew w żyłach, bo takie, spotkałem takie jakby przeciwstawienie myśliwych leśnikom. Ja uważam, że tutaj bezwzględnie powinien być budowany front wspólny, bo dziczyzna tak jak turysta. No, dziczyzna nie zna granic administracyjnych. Też gminy bardzo często popełniają błąd, czy powiaty, chcąc zaprosić turystów na swój teren, mówią: przyjdź do jakiejś tam gminy. Prawda? I teraz jest jakaś tam gmina, która się nazywa, ja nie pamiętam w tej chwili nazwy, gminy, na której terenie położony jest Biskupin. Każde dziecko w Polsce wie, co to jest Biskupin, ale nikt w Polsce nie wie, jak gmina się nazywa, na terenie której leży Biskupin. A gmina wydaje materiały, pisząc: zapraszamy do gminy X. Tak samo jest ze zwierzyną. Ta zwierzyna, dziczyzna, mięso nie powinno mieć tego adresu, bo niekoniecznie jest to potrzebne. Powinniśmy mówić o polskiej dziczyźnie. Jak tą promocję dziczyzny przeprowadzić? Są takie trzy podejścia do łowiectwa w Europie. Są południowcy, które polują na wszystko, strzelają do każdego ptaszka, który się pojawi. I ten model i to podejście nie będzie zaakceptowane na pewno przez polskie społeczeństwo. Bo będziemy mieli mnóstwo wrogów. Przez bardzo długi okres chyba za dużo w polskim łowiectwie było też takiego modelu bardziej niemieckiego, nakierowanego na trofeistykę. To też nie jest do zaakceptowania. Bo bardzo wielu przeciwników będzie mieli, a to oni się kroją na jakiś macz, obiegają z tymi szalenie drogimi strzelbami, zabijają te zwierzęta, później wieszają sobie te trupy na ścianach, obrzydliwe. Z punktu widzenia estetycznego wielu myśliwych też tak uważa i w wielu domach myśliwskich nie wiszą trofy. Jest model skandynawski, w którym się mówi wprost. I tak jak pan dyrektor mówił, dlaczego poluję. Moja odpowiedź jest prosta, dla mięsa. Ja poluję dla dobrego, zdrowego mięsa. Poza tym jestem skłonny tym mięsem się podzielić. Poczęstować innych. Zrobię to jutro tutaj na tym stole w trakcie warsztatów. Stąd nie ma żadnej prezentacji wizualnej, bo ja jako człowiek staromodny wiem, że żyjemy w cywilizacji obrazkowej, ale o jedzeniu lepiej mówić przy pomocy innych zmysłów jak węch czy smak, a nie wzrok. I takie przedstawianie w ogóle łowiectwa chyba ociepliłoby wizerunek polskiego myśliwego i dałoby takie uzasadnienie, z którym moglibyśmy wyjść. Powiedzieć tak: strzelamy dlatego, że nasi ojcowie to robili, nasi dziadowie, my jako ludzie jemy mięso, jeżeli ktoś nie chce jeść mięsa, szanujemy go, to jest jego prawo. Ale niech on uszanuje też nasze prawo do tego, żebyśmy mogli to mięso jeść. I tylko tego wymagamy, niczego więcej. Powinniśmy budować wokół łowiectwa dobrą atmosferę. Do tego są potrzebne, uważam, dwie rzeczy.
cały czas w kontekście dziczyzny, ale to przecież to się tak przywierzy, łowiectwo to dziczyzna. Powinniśmy po pierwsze zbudować koalicję wszystkich organizacji, ludzi, którzy nawet mają interes w tym, żeby to łowiectwo się rozwijało, żeby było dobrze, bo łowiectwo, tak jak pani Diana mówiła, to jest ogromny przemysł. To są ubrania, to są inne rzeczy, ale zapomniałaś dodać samochody. To są samochody i to są hektolitry benzyny, które myśliwi wypalają jeżdżąc do łowiska, prawda? To jest potężna akcyza. Gdyby to wszystko przeliczyć, to gospodarka łowiecka ma bardzo duży udział w gospodarce narodowej. A nie wiem, czy państwo wiecie, jaka jest wartość rynku skupu tusz zwierzyny łownej w skali jednego sezonu w Polsce. To jest w zależności od cen, to jest w granicach od 250 do 300 milionów złotych. To są dość znaczące pieniądze. Jak można poprzez dziczyznę poprawić wizerunek polskiego myśliwego? Jak przeciętny obywatel nas postrzega? Tak, po pierwsze myśliwy jest człowiekiem bogatym. Tak się powszechnie uważa, tak? Jest bogatym, w związku z tym już go nie lubimy, bo u nas się nie lubi bogatych ludzi. Po drugie, posiada pasję, a ludzie, którzy posiadają pasję, też są nielubiani. Poza tym on sobie jeździ tym terenowym samochodem, ma piękną broń, jakieś złocone kurki, bo to tak nas gdzieś tam przedstawią. Zaprasza sobie niemieckich myśliwych na polowanie, bierze za to ciężkie dewizy. Nikt nie pamięta o tym, panie dyrektorze, że tam my musimy coś kupić, zapłacić. Nie, nie, tego się nie wie. I co się dzieje dalej? Przeciętny obywatel polski, który zjada rocznie chyba coś koło 10 czy 8 deko mięsa z dziczyzny, czyli go nie je, nie wie co to jest, nie widzi go. On mówi tak, nie dość, że oni się pobawią, popolują, postrzelają, to resztę zwąchali się z Niemcami i wszystko wysyłają gdzieś tam do Francuzów, do Niemców. My nie mamy nic z tego. Społeczeństwo nie wie, że dostaje do budżetu, tak, że myśliwi płacą podatki, że te akcyzy z paliwa i tak dalej. Tego nie widać. Tym namacalnym takim dowodem tego zysku byłaby dziczyzna w sklepie, która byłaby ogólnie dostępna, byłaby w miarę tania i przez myśliwych niejako przyniesiona. Widzicie, jak Włosi pięknie pokazują chleb czy oliwę przez takie dziewczyny w blond niosące dzban z oliwą, prawda? Jestem Dobrze, rozmarzyłem się. Zresztą chciałem pogratulować bardzo ładnego plakatu. Bardzo pięknie przedstawia temat, o którym mówimy. Potrzebujemy jako dodatek do tej koalicji, tak, czy potrzebujemy dwie elementy, czyli koalicję takich, czyli wszystkich ludzi, czyli lasy państwowe, wszystkie instytucje, które są zainteresowane z racji tego, że zostały powołane też ustawami do wypełniania pewnych zadań, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie między innymi. Pamiętając cały czas o tym, że to jest majątek Skarbu Państwa. To oprócz tych instytucji wszystkich, tak, czyli firm przetwarzających dziczyznę, kół łowieckich, nadleśnictw, wszystkich firm również, które są zainteresowane sprzedażą na rzecz myśliwych. Można taką koalicję zbudować. Przecież jeżeli upadnie łowiectwo, to nie będzie się ciuchów też dla myśliwych sprzedawać. Sklepy myśliwskie, tak? To ta koalicja może być dość duża, która będzie koalicją interesu. I potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy. Potrzebujemy ambasadorów, czyli ludzi, którzy nie są związani z łowiectwem, ale na przykład uwielbiają kuchnię, uwielbiają dobrze zjeść. I ja znam parę takich osób z kolegą Piotrem, któremu jak powiedziałem, że jutro będziemy gotować, to od razu widziałem, że jak ślinotok zaczął pracować, ale jest bardzo wiele osób. Jak państwo pokazywaliście panią Dunin i kogoś tam jeszcze, prawda, to możemy znaleźć dla równowagi bardzo wiele osób, które kochają dobrze jeść, a dziczyzna jest wyśmienitym i wykwintnym mięsem i
Ja zamiast machania szabelką, ja bym wolał przekupić po prostu tych ludzi. No ale nie... Niech on mówi, że to jest niedobre, a my dajmy 100 ludziom na tak, którzy by równoważyli, dajmy im dobrą dziczyznę. I powiedzmy, no, no i co? I wystarczą, że każdy z tych ludzi powie, że dziczyzna jest świetna. I niech on nie mówi, że myśliwi to są fajni ludzie, czy oni, żeby oni strzelali, prawda? Spróbujmy pokonać przeciwnika metodą przez żołądek do serca. Może zacznijmy w ten sposób ocieplać wizerunek myślistwa. Nie wchodząc w twardą dyskusję, prawda, o potrzebie zabijania redukcji, którą też powinniśmy toczyć, prawda, równolegle. Ale spróbujmy takim wytrychem też podziałać. Czy zmieściłem się w czasie? Bardzo dziękuję Państwu serdecznie. Zapraszam na jutro. Szczególnie dziękuję. Jedyny prelegent, który zechciał pamiętać o zegarze. Myślę, że z gwaru wnioskuję, że chętnie Państwo wezmą teraz udział w dyskusji.